Biegacze z Ostrowca Świętokrzyskiego rozpoczęli sezon. Pierwsi na trasie, w dodatku w rekordowej liczbie, zameldowali się najmłodsi, którym towarzyszyli rodzice i nauczyciele. 18 maja uczestniczyli oni w biegu wiosny. W trakcie wydarzenia prowadzono klasyfikację na najaktywniejszą szkołę i przedszkole. W tym roku najliczniejszą reprezentację zebrały publiczna szkoła podstawowa nr 9 i publiczne przedszkole nr 7. Patrząc na buzie uśmiechnięte, należy wnioskować, że zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie opuszczali nasze wydarzenie zadowoleni. Później mogli skorzystać jeszcze nieodpłatnie podczas imprezy udostępnionych pneumatycznych urządzeń zabawowych ze zjeżdżalni dmuchanej, z placu zabaw. Znakomitą frekwencją cieszyła się pierwsza runda 12. edycji Mosir Gutwin Run. Tradycyjnie rywalizowano w biegach na dystansie około 10,5 km. Wśród 188 osób, które ukończyły krótszą trasę, znaleźli się zawodnicy sekcji bokserskiej KSZO. Coraz częściej przygotowywaliśmy się lekko do tych biegów, na rozgrzewkę, na treningu. Zdarzało się. Już kolejny rok nasza sekcja bierze w tym udział, więc to już taką rutyną się dla nas stało. 5 kilometrów do pokonania mieli amatorzy Nordic Walking. Ilona Sejmicka z kijkami spaceruje już od kilku lat. Przede wszystkim jest to dla niej fajna przygoda oraz idealny sposób na spędzenie wolnego czasu. Pani Ilonie na trasie Mosir Gutwin Run towarzyszyli znajomi z kijowej Watahy, z którymi regularnie spaceruje. Jest to genialna atmosfera, genialny pomysł. Zbieramy się bardzo dużą grupą, bo to jest ekipa ponad 40 osób, które się spotykają cyklicznie co tydzień. No i przede wszystkim otwartość, uśmiech, piękne chwile na takie bycie ze sobą, bycie razem. Ideą Mosir Gutwin Run jest skompletowanie na raty jednego z dwóch popularnych długodystansowych biegów, maratonu i półmaratonu. Cóż trzeba zrobić? No, trzeba zarejestrować się, pobrać numer startowy, uiścić opłatę startową w wysokości aż 10 zł. No, opłata związana z wydaniem numeru i zobowiązująca do tego, żeby z tym samym numerem przychodzić na kolejne wydarzenia, stanąć na starcie, pokonać dystans, zameldować się na mecie. Cała filozofia. Uczestnik zaliczy maraton lub półmaraton na raty, kiedy ukończy wybrany dystans podczas 4 z 6 zaplanowanych rund. Tytuł Super Good Winnera przypadnie 3 najlepszym kobietom i mężczyznom, którzy rywalizują na obu dystansach. W tegorocznej edycji prowadzona jest również klasyfikacja rodzinna, która ma promować bieganie z najbliższymi.